Chyba z strony Miłosz Mazur jesteśmy po 2 tygodniach u mnie na lokalnym skateparku. Jest fajnie, mam zakwasy bardzo duże, ale powoli schodzi. Więc to bym tutaj przyniósł taki krótki rękawek jakby, bo jest gorąco, za niedługo się zacznie gorąc. Płuczy mi w brzuchu, dlatego zaraz ja zacznę coś zjeść, a później jedziemy do dziadków i na skate'a do Sławna, więc pewnie się działa. Dzisiaj opowiem coś trochę o tym obozie, bo naprawdę dużo się jeszcze działo. Ja już wracam ze skate'a, byłem się chwilę przed z kumplami, teraz idziemy do babci na skatepark do Sławna. Mega fajnie mi się jeździ na tym skateparku. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócimy dzisiaj, sobie pośmigam. I w piątek jadę do Gdyni. W piątek? Sam w poniedziałek. No w poniedziałek jedziemy do Gdańska. Tak. A chcesz do Gdyni też jechać na skatepark? No. Na pewno panny. Okej. Okay. A później się, to później przyjadę. Ale o której? Właśnie wróciliśmy ze skateparku, bardzo sobie pojeździłem, ponieważ jest tam płatny i nie ma hulajnów. To jest bitwa. Cześć, to ja. Tata. Dobra, idź. Psy czekają. Nie mogę jeździć, ponieważ nie jest to dla hulajnóg. Skatepark, gdzie właśnie hulajnoga jest teraz na topie, dlatego skutno mnie bardzo. I wróciliśmy. A później, teraz pojedziemy u mnie do mnie na skate'a, a jak wrócę do domku, to opowiem wam, co było na skutek w kamie. Przepraszam, że tak wstrząsa kamerą, ale mam zakwasy i mnie wszystko boli. Jeszcze wpadliśmy na szybką sesyjkę, ponieważ miałem zdjęcia robione na dowód osobisty, bo już mam 13 lat i zajęło to bardzo krótko, jest tylko Marcel i jest to do paszportu i do, jak się nazywa? Dowód osobisty. Do dowodu osobistego. Siema, z której Mila, mamy nowy dzień, jesteśmy na plaży w Gdańsku. Kopiemy z Marcelem dół, przed chwilą mnie oblał. Dzisiaj będzie taki mieszany trochę dzień, bo jesteśmy na plaży, później idę na skatepark i zobaczymy. I może wieczorem pobiegam z tatą. Dobra, da. To teraz będzie faktorowe. I po tym, Martyn, po tym co teraz zrobię, to idziemy, ok? Woda jest bardzo zimna, choć jest 20 stopni, to jest... To burza czy co? Tam woda. To i tak jest bardzo zimna woda. No to zrobię teraz coś ekstremalnego. Jest bardzo zimno, czyli ona jest zimna na zimę. Dla mnie też jest taka zimna. To było coś niesamowitego. Nie, to jest za zimna woda. Tata mi przyniósł sushi. Mamy tutaj krewetka. Tak. Tutaj jest szczypiorek. Chyba. Tylko uważaj, tutaj zielone wysypały wasabi. Możesz spróbować. Ta pasta zielona, ona jest ostra. No, wiem. Nigdy nie jem sushi. Ogólnie to nienawidzę sushi. I dlatego też nie umiem nawet jeść. No to wynalazł. Czemu to nie ma widelca? To jest ryba, co nie? Nie, to są wodorosty. To nie chcę. Po prostu to najbardziej mi przeszkadza. Ja bym lubił sushi, gdyby nie to. A w sumie bez tego to prawie nie jest sushi. No
masz spać. Wiesz, jak sobie złap? No. Jak źle łapiesz. Dobra. Musisz złapać tak, wiesz, tak. Dobra. Kilka godzin później. To są krewetki? O. Tak. O. Ja już jest progres. Raz jadę. Dobra, jest progres. Uwaga. Teraz co to zjem? Jak nie zamknij. Tak jak Polaka przystał. Czekaj, jeszcze tu. Już na odwrót sobie złap. Świetnie. Ja nie, dobra. Zjem pyszne sushi. Nie, o, pomoczyło mi się wasabi. Dobra. No kurde, co ty? Jak to cię zakłada? Źle łapiesz. Ile tu będzie cięć? Teraz na koniec będę robił dyskę z tatą, czyli kto dłużej wytrzyma. Zobaczymy. Już? I gramy o co? O nic, teraz już o nic. Trzy, cztery, start. Żeby widzowie widzieli, jak się męczysz. Jeszcze. Pokaż tam. No. Stęka, już poddaję się. Chyba stary ojciec wygra. Nie stary, tylko stary. Nie mogę. Miłosz. Dobrze grał. I tak ty też wcześniej dotykałeś ziemi. Chwilowa wygrana. Cię właśnie w ogóle nie męczyłem. Wypuszczałem powietrze, żeby się nie męczyć. Widziałeś, że przegram? Co? Widziałeś? No tak, to było oczywiste. Po czym poznałeś? Po tym, że gadałeś, śmiałeś się cały czas i widziałem, że już cię boli wszystko. A ja się nie śmiałem, nic nie robiłem, nie śmiałem się, nie gadałem. Miałem, oddychałem nosem i jeszcze mogę tak długo, sobie powiedzieć. Dobra, przyjmujesz rewanż? Tak, nie. Wygram sobie na silu. Wygram sobie na silu. No to dawaj. Oszukujesz plecy prosto, tym jak niżej. Ale teraz nie kładź się na piasku. Tato, no nie... Nie oszukuj! Marcin, oszukujesz, widzę. Ila? Marcin, oszukujesz. No Tato, no powiem, że... To jest dawno wcześniej. Ja mama, chill. Gdyby nie zdrajczynia mama, to by ci się udało. To bym wygrał. Tak, wygrałbyś. Dla siebie byś nie wygrał. Zachowałeś się nie fair. Serio? Bo ja cały czas trzymałem, a ty oszukiwałeś. Ja nie oszukiwałem. Tata. Ja nawet ani razu nie oszukałem. Ani razu. Ale w biegu na pewno wygrał z tobą. Tak? No spoko. Dobra. A razem? Jeszcze.
Marcysz nie, ty nie. Ale mi już bardziej szanuję. Dobra, właśnie pójdź obróć. Za dwie Milo złap, za dwie. Za dwie musisz na. Nie ma opcji. Nie. Za ciężka kluseczka? A się zmęczyłem. Dam radę. Jestem. Milo, Milo. Wyrzuciło na brzeg wieloryba. Dawaj, spróbuj. No. Ja się podniosę nawet trochę. Stosuję technikę żuka. Musisz jakoś pracować sobie. O, dobre. No, czekaj. A jakbyś się odwrócił? I odwrócić się. Jakbyś wiesz, ci strongmani. Miałaś znać? Nie, Marcel, poczekaj, nie, Marcel, nie, nie. Olej. Marcel. Olej. No, musisz jakoś... Strzeliło! Nie, to nie dla mnie. O. Mam tutaj też hulennego, bo zawinięta w foliówkę, żeby łezka się jej nie zepsuły. Choć i tak się zepsuły, później wam pokażę. Teraz idę na skatepark u łożyska. O, Marcin, łap! Tutaj, to, zobacz. Chyba nie słychać, ale one jak się tak wyśmieje, to bardzo słychać. No, trzeba wymienić łożysko. Ogólnie to jest mega duży dyskorowka na skateparku i nie da się jeździć, dlatego teraz idziemy w dół. Najgorsze jest to, że tak jest cały czas i tylko rano można śmigać. A rano będziesz ze mną śmigał? Jutro? No. Biegać? Będziesz biegać? Może nawet dzisiaj. No to... Dasz radę jeszcze dzisiaj? No, bo jutro się nie chcę. Za dzisiaj. Jak się chcę biegać, to jutro już nie będę. Dobra? No to idziemy. Byliśmy teraz w PIP w sklepie i kupiliśmy hot doga. Ja mam hot doga z parówką i sosem tysiące wyspy czosnkowej i kupiliśmy dla Marcela, ponieważ tak, bo skończyła mu się dieta.